Cześć wszystkim, więc tutaj Lucy z powrotem na moim kanale. Witam was serdecznie z powrotem na nowym filmiku. Więc co się u mnie działo ostatnio, w sumie oprócz tego, że cały czas choruję i teraz dopiero wyzdrowiałam, to mam ze sobą mrożoną kawę. Ogólnie do tego typu filmiku najczęściej sięgamy po wino, tak mamy tradycję razem. Ale teraz mamy godzinę 12, więc tak troszeczkę nie wypada mi. Później nie będę miała czasu tego nagrać, więc wiedziałam, że po prostu dzisiaj wypijemy kawę. I nawet nie mam ze sobą, nie mam kupionego wina, więc nie miałabym nawet co pić później wieczorem, bo dzisiaj mamy niedzielę, więc wszystko jest zamknięte i alkoholu nigdzie nie kupię teraz, więc... Więc będziemy musieli tam... Chyba będę musiała zdjąć się te okulary, bo... Mimo, że wyglądają bardzo trendy, a moje włosy wywijają się dzisiaj w złą stronę, to chyba za bardzo światło się odbijało i po prostu nie będzie to wyglądało zbyt fajnie, więc chyba po prostu będziemy bez okularów teraz. No ale przejdźmy może do tematu w ogóle tego filmiku, więc chciałam zrobić Q&A, żeby zrobić wam po prostu taki update, bo czasami raz na jakiś czas lubię z wami troszeczkę, wiecie, łapać ten kontakt, z na to, że staram się odpowiadać na DM-y, czy tam na Instagramie mieć z wami ten kontakt, ale oczywiście to nigdy nie jest to samo, bo nie zawsze każdemu mogę odpowiedzieć i nie mówię, że każdemu na pewno odpowiem też teraz, dzisiaj, ale jest po prostu Q&A, ale też zrobiłam szlasz, jeśli potrzebujecie jakieś porady. Nie to, że jestem znawczynią wszystkiego, wiem, że wiem wszystko najlepiej, ale często się mnie pytacie o różne rzeczy i bardzo się cieszę, że ufacie mi i to jakby liczycie się z moim zdaniem, powiedzmy, tak jakby, chyba, może trochę. Więc stwierdziłam, że po prostu zrobimy kolejną część tego, tylko tym razem po prostu bezalkoholowo. Jak się uczyć pilnie na studiach, a zarazem mieć życie towarzyskie? Okej, więc to jest pytanie, na które ja do tej pory do końca szukam odpowiedzi, bo powiedzmy sobie, że ja mam takie, wiecie, fazy, kiedy na przykład nigdzie nie wychodzę i siedzę tak przecież cały dzień nad szkołą i albo się spotykam tylko ze znajomymi, tylko żeby siedzieć nad szkołą, ale też mam takie dni, tygodnie, kiedy naprawdę przecież nic nie robię szkoły, znaczy robię to jakby to, co muszę, ale wiecie, nic taki, żeby ekstra się przygotować na egzaminy i wtedy po prostu mam, po prostu muszę nadrabiać to dzień, na przykład w jakiś dany dzień w tygodniu muszę tak jakby nadrobić wszystko i czasem się wymęczam tym. Ale chyba może chodzi o taki balans, no nie, żeby wiecie, znaleźć czas niektóre dni na to, żeby się pozwolić, żeby się mieć życie towarzyskie. Na przykład tak jak weekendy, kiedy ja nie pracuję, lub nawet kiedy pracuję właśnie, wtedy mi jest łatwiej odpuścić sobie, już mówię, okej, byłaś w pracy, więc teraz możesz być ze znajomymi, a masz tydzień, wiecie. Albo jeśli mam wolny weekend, to wtedy posiedzę nad szkołą w ciągu dnia i wieczorem gdzieś wyjdę ze znajomymi, czy na odwrót, wyjdę w ciągu dnia i wieczorem siedzę nad szkołą. Więc po prostu trzeba to po prostu jakoś sobie zaplanować. Wiadomo jest to, że będziemy mieć dni, tygodnie, w których nie będziemy mieć czasu się spotykać z nikim, a będą też dni w tygodniu, kiedy po prostu będzie troszeczkę luźniej. Więc mi chyba najbardziej, przepraszam, mam katar, więc troszeczkę dziwnie mówię. Więc mi najbardziej chyba pomaga po prostu samo takie, wiecie, zapisywanie sobie, że to muszę zrobić w danym tygodniu, więc będę miała czas na to, na to i na to. Ale tak w sumie ja wierzę w to, że dla chcącego nic trudnego. Jeśli Beyoncé ma 24 godziny na dobę i zdąży zrobić to wszystko, to ja też dam sobie radę ze szkołą i z życiem towarzyskim. Chociaż nie mówię, bo przez te ostatnie miesiące byłam troszeczkę wykończona i mój garnier troszeczkę się na mnie wyżył przez to. Znaczy ja się na nim wyżyłam, on się wyżywa na mnie z powrotem przez to, że jestem chora cały czas. No ale wiecie. Bywa, jesteśmy. Więc to było pytanie po angielsku, ale przetłumaczę może na polski po prostu. Czy jestem gównianą dziewczyną, czy do... Am I a trash girlfriend for wondering if I would be... What it would be like if I was with someone else? Powiem tak szczerze, że ja rozumiem, że gdybym na przykład mój chłopak powiedział mi, że wiecie, myśli często na tym. Chyba zależy właśnie na tego, jak często i czy myślisz naprawdę z takiej czystej ciekawości, czy coś tak jakby siedzi w tym, wiecie, głębszego, bo to naprawdę zależy, bo ja, znaczy mam dwa przypadki, że czasami po prostu się zastanawiam, jak było. Miałam takie chwile, gdzie się zastanawiałam, o jakby to było, gdybym była z kimś innym, jakby wyglądało moje życie. Ale nie było coś takiego, że chciałabym, tylko było takie ciekawe, jakby to wyglądało. A miałam też takie chwile, gdzie naprawdę, jeśli masz taką, powiedzmy sobie, że jeśli masz konkretną osobę, o której myślisz, ale jakby było, gdybym była z tą osobą,
to może z tego się zrobić jakiś problem, ale jeśli nie myślisz o nikim konkretnym, tylko ogólnie zastanawiasz się, jakby był gdzieś była z kimś innym, to tak szczerze nie widzę takiego, to chyba moim zdaniem ludzkie i normalne i no. No. Twój sposób na self-love, akceptację siebie. Samo to, że ja ogólnie zmieniam, w sumie tak ogólnie troszeczkę mój wygląd zależy od dnia, zależy od miesiąca, tygodnia i jakiej jestem w fazie, ale od razu, ale ogólnie staram się tak jakby dbać o siebie i tak jakby czuć się najlepiej w swoim wyglądzie, jak potrafię. Jeśli na przykład jak coś mi się nie podoba w moich włosach, no to jak widzicie, znowu je zmieniłam i teraz jestem z niej bardzo zadowolona. Dzisiaj akurat zastanawiałam się, że o, może spróbuję moją grzywkę ułożyć tak, żeby była grzywką w połowie i też mi się to podoba. I wiecie, ogólnie kombinowanie cały czas coś, co tak jakby sprawia, że czuję się dobrze w swojej skórze. Ale ogólnie też takie samo, że dorosłam, że zauważyłam, że czego jestem warta i że nie muszę wyglądać, wiecie, jak jakby taki... Nie chcę tak jakby, no w sensie, że nie wiem, że muszę mieć mały nosek, że muszę mieć, nie wiem, kształt i w ogóle, to jakby zauważyłam, że po prostu kiedy ja patrzę na dziewczyny, to jest tak jakby troszeczkę taki artystyczny sposób i nie wiem, może to brzmi mega głupio, albo nikomu się to nie podoba, że nie wiem, może to brzmi głupio po prostu, poetycko, ale ja ogólnie patrzę na bardzo dużo dziewczyn jak tak jakby takie, no jak artystycznie. I uważam, że każdy jest tak jakby piękny na swój sposób i ma taki swój, taką swoją aurę i no nie wiem. I po prostu nie chodzi o to, żebyś ty była właśnie taka, wiecie, typowo 100% idealna i piękna, bo z względu na to, że masz, wygląda, że na przykład jak typowo Madison Beer, chociaż rzeczywiście też jest piękną dziewczyną, tylko macie taką aurę osoby i to jest dla mnie najważniejsze, więc nie wiem, tak sobie też mówię o sobie, no nie, że żeby znać, że podobało mi się, jak wyglądam sama sobie i że wiadomo, nie wyglądam idealnie i nie mam idealnego, prostego noska, malutkiego kikutka i nie mam jakichś wielkich kształtów i w ogóle, ale ogólnie chodzi tylko po prostu o to, żeby nauczyć się kochać za to, jakim jest. I oczywiście ćwiczyć, jeśli ci coś nie powiada, zmienić jakby to, na czym masz kontrolę, i odpuścić sobie rzeczy, nad którymi po prostu już kontroli nie masz. Jak nabrać motywacji do ćwiczeń? Więc moją motywacją do ćwiczeń bywa naprawdę różnie. Mam tygodnie, kiedy naprawdę bardzo lubię chodzić na siłownię i wiecie, ćwiczyć w ogóle. Ale też mam tygodnie, kiedy naprawdę bardzo mi się nie chce. Więc to, co mi pomogło na kościej, to chociaż uwielbiam ćwiczyć sama tak naprawdę, kiedy już jestem na siłowni, to uwielbiam chodzić sama na siłownię i robić swoje rzeczy. To co najłatwiej mi zrobić, to po prostu umówić się z koleżanką na dany dzień i wtedy po prostu tak jakby muszę się tam wstawić, już muszę tam być, znam to, że się umówiłyśmy razem, więc tak jakby nie ma takiej wymówki, że jednak nie pójdę dzisiaj. Na przykład tak jak dzisiaj mogłabym pójść sama, ale nie wiadomo czy pójdę, bo tak jakby nie jestem z kimś umówiona. Natomiast jutro w poniedziałek już na pewno pójdę, bo się umówiłam z koleżanką. Więc o to chyba mi najbardziej chodzi, no nie, żeby mieć jakby coś, ale jeśli nie masz z kim chodzić na siłownię, to po prostu trzeba sobie ustawić, nie wiem, budzik, czy w kalendarzu wpisać to, żeby to zrobić. No i po prostu trzeba ruszyć ten tyłek, ja rozumiem, ale najcięższą rzeczą w siłowni, na bycie, wiecie, ćwiczeń, czy tam w domu robicie, czy na siłowni, to jest to, żeby faktycznie zacząć to robić, a później już po prostu idzie z górki, nawet jeśli robicie ciężki trening. No i oczywiście samo to, że jak już zaczynasz widzieć, wiecie, jakieś rezultaty, to też oczywiście motywuje dalej do dalszych ćwiczeń i na przykład kiedy ja ogólnie teraz może troszeczkę widzę różnicę na moim brzuchu, że staje się troszeczkę bardziej, no są jakieś, jest jakaś definicja w nich, taka minimalna jeszcze, ale już się pojawia, to oczywiście motywuje mnie do tego, żeby dalej coś z tym robić i żeby dalej. No. Czy to normalne, że tydzień po tym, jak chłopak zerwał po 4 latach związku, założyłam Tindera? Więc on z tobą zerwał, a ty założyłaś Tindera po 4 latach, zaraz po zerwaniu, czytam tydzień po. A wiesz co? Nie. Powiedziałabym, że to, co mi się wydaje, że to, jak osoby radzą sobie z rozstaniem i jak się czują po rozstaniu, jest bardziej indywidualne.
Więc nie powinno się tak jakby, wiecie, oceniać ludzi, o, dlaczego ta osoba przeżywa to bardziej niż ja, lub ta osoba przeżywa to mniej niż... Ogólnie po prostu nie uważam, żeby to było, to jest po prostu sprawa osobista. Chciałam ją mieć cały ten filmik, ale sorry, kurwa, nie dam rady, bo mnie zaczyna irytować. Będę musiała po prostu mieć tak, sorry. Ale w każdym razie, no jest to sprawa była indywidualna, ze względu na to, że każda osoba reaguje inaczej i na przykład jeśli na przykład ktoś tak jakby już przeżył to jakby to złamane serce w trakcie bycia w związku, bo takie przypadki też są, to po prostu kiedy to zerwanie już się pojawi, to nie przeżywamy tego w tak strasznie drastyczny sposób jak osoba, której jakby to był taki wielki szok. I ogólnie, skoro czujesz się gotowa, żeby być na Tinderze i żeby odrobić, wiecie, może nic na serio, ale tylko żeby po prostu się zabawić, to nie widzę w tym żadnego złego problemu. W końcu tak jakby związek się zakończył i życie idzie dalej. Ogólnie na Tinderze zaczęłam być tak... Powiedzmy sobie, że założyłam go w sumie dosyć wcześnie, bo może tak nie cały miesiąc po zerwaniu, ale tak jakby nie korzystałam z niego tak na serio, tylko wiecie, czasami po prostu potrzebowałam troszeczkę takiego main validation, że ktoś mnie jeszcze chce, ale nic tak jakby z tym nie robiłam, nie spotykałam się. No ale później po jakiś czas zaczęłam się też spotykać z ludźmi w ogóle, więc no ogólnie powiedziałabym, że nie widzę w tym nic złego i to, co cię uszczęśliwia i nie przejmuj się zdaniem innych. Czy jeśli jestem w związku i wciąż myślę o byłym i go porównuję, to jest to okej, czy nie? Porównywanie i wiecie, cały czas myślałem o tym byłym, bo wiadomo, że w każdym jakimś tam przypadku to takie porównanie może gdzieś się pojawić, znaczy czasami możemy to myśleć, ale tego raczej lepiej nie mówić i w ogóle. Ale to jest chyba normalne, że porównujemy nasze związki do innych, ze względu na to, że i w ten dobry, i w ten negatywny sposób. Bo wiadomo, że skoro przeszliśmy przez to wcześniej, no to mamy już te takie, wiecie, naszą przeszłość i to ona po prostu nie zniknie, chociaż wolałabym, żeby oczywiście lepiej się skupić na przyszłości, na przeszłości. No, to chyba normalne, żeby tak porównywać, tylko tak jakby w takiej, mam nadzieję, w zdrowej mierze, bo jeśli mamy porównywać każdą jedną rzecz i wiecie, w ogóle to nie jest zbyt bardzo zdrowe i niszczy to jakby ten nasz związek, w którym jesteśmy w trakcie. I jeśli chodzi o to myślenie o nim, nie wiem, to jakby troszeczkę dla mnie brzmi, jakby ktoś nie był do końca, może nie do końca zakończył ten etap swojego życia, zanim tak jakby ktoś wszedł w ten związek. Ej, serio, muszę. Ze względu na to, no, więc wydaje mi się, że on tak w sumie nie do końca, znaczy, że ta osoba, która tak cały czas porównuje i myśli o tej drugiej osobie były, to wydaje mi się, że tak jakby to nie jest, że ten etap życia tak jakby nie jest do końca zakończony, to nie jest coś, co przemyślałaś, co dać radę samą, zamknąć za sobą, zanim weszłeś ten nowy związek. Więc tutaj chyba musiałabym troszeczkę nad tym pomyśleć, ponieważ ja tak w sumie ogólnie już do tej, to oczywiście nie powiem, bo nieraz myślę o moim byłym związku, o moim byłym i myślę, czy wszystko u niego okej, albo coś tam, wiecie, nie wspomnę, bo coś mi go jego przypomina i w ogóle, ale to jest taki już bardziej bym powiedziała z taką akceptacją, że było fajnie, kiedy było fajnie, ale też pamiętam te złe momenty i ogólnie pamiętam i wiem, dlaczego to się zakończyło. Więc i tak jakby jestem w 100% to jakby zaakceptowałam i... I wierzę, że czeka po prostu na mnie coś lepszego i tyle. I dla niego pewnie też w 100% mam nadzieję, bo nie życzę mu niczego złego na pewno. Mam nadzieję, że jest szczęśliwy teraz i... Czy nadal masz kolczyki w sutkach? Tak, nadal mam kolczyki w obydwu sutkach i nie mam zamiaru ich wyciągać, bo to jest jedna z takich jedynych, czy tam nie z największych powodów, dlaczego zaczęłam lubić dosyć moje piersi, bo wcześniej tak jakby były troszeczkę nijakie, są po prostu malutkie, a teraz przynajmniej wiem, że wyglądałam troszeczkę bardziej wow, z względu na to, że mają, że są przybite, więc na razie je zostawiam i nie sprawia mi to żadnego bólu ani dyskomfortu. Rzadko kiedy mi się zdarzy, żebym gdzieś tak pociągnęła, żeby mnie z niej zabolało. Ogólnie nie widzę, żeby to był jakiś większy problem. Znaczy dla mnie to nie jest żaden problem. To i tyle. Ja w ogóle nie proszę nic za tym uwagi, że one tam są. Więc 100% dobra decyzja i nie żałuję jej ani trochę.
Chciałabym być w związku, ale nie wiem, czy zakładać Tindera, czy cierpliwie czekać. Ogólnie to ja bym chyba... Nie, okej, powiedzmy sobie tak, że ja wierzę w to, że są osoby, które poznają dobre osoby na Tinderze. Ja jedną z tych osób nie byłam, bo w sumie jedyne takie spotkanie, jakie ja miałam z Tindera, to były troszeczkę takie bardziej jednorazowe randki, czy tam może wyszliśmy 3 razy, ale ogólnie powiedzmy sobie, że wiedziałam, o co w tym wszystkim chodzi i nie oczekiwałam niczego więcej. I nawet jeśli te osoby tak jakby dawały znak, że chcą się więcej spotykać, to tak jakby czułam po prostu, że, takie, że to nie jest nic dla mnie i że tak jakby nie mogłam tak jakby 100% ufać sobie, ale aczkolwiek wiem, że ja też wiecie, też może specjalnie aż tak troszeczkę takich facetów tam wybierałam, więc możliwe, że są osoby, znaczy wiem, że są tam faceci, którzy tak jakby są bardziej uwagi, przynajmniej tutaj w mojej tutaj w Oslo znam osoby, które poznałam bardzo fajne osoby przez Tindera czy tam jakieś inne, ale ogólnie mówię, że ja preferuję spotkać kogoś tak jakby w prawdziwym życiu, bo wtedy tak jakby wtedy akurat mam tak jakby, taki moment zaskoczenia i takie, że tak jakby troszeczkę zaczyna się od przyjaźni najczęściej i takiej, nie wiem, całkowicie coś innego niż tak jakby kiedy widzisz zdjęcie kogoś i tak jakby albo tak, albo nie względu na ich wygląd, bo ja też jestem z takiej, wiem, że tak ja wiem, że tak jakby każda osoba mówi, ale naprawdę mi najbardziej zależy na tym, jaka ta osoba jest, jeśli chodzi o ich charakter i po prostu jaką jakby takiej energię odbieram od tej osoby, niż po prostu jego wygląd, bo ja ogólnie nie mam jakiegoś tak wiecie typu, więc jeśli ktoś mi się podoba, to najczęściej jest to po prostu ze względu na to, jak oni się zachowują i dlatego Tinder dla mnie był troszeczkę wiecie... Bo jedyne co widziałam to jest ich twarz, czy ich klatka piersiowa i tak jakby, no. Co sądzisz o związku, w którym jest bardzo mało fizycznego kontaktu, bez pociągu seksualnego do partnera? Okej, więc to się pytasz osoby, która tak jakby mój love language, tak jakby ten top ten, to jest właśnie kontakt fizyczny. Dla mnie wiecie, to chodzi o same takie dotykanie, kizianie, trzymanie za rękę. Ja ogólnie jestem bardzo fizyczna, jeśli jestem z jakimś partnerem, bo tak już po prostu nie mogę się odczepić do tej osoby, kiedy jestem zakochana, więc dla mnie to byłby wielki problem, ale wiem, że osoby są różne i inaczej odbierają, wiecie, każdy ma inny sposób okazywania miłości lub lubi, żeby ktoś okazywał mu miłość w różne sposoby, więc ciężko mi powiedzieć, jeśli ty nie widzisz w tym problemu i twój partner nie widzi w tym problemu i pokazuje ci sobie miłość na inne sposoby, no to jest jakby wasz wybór, to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja mówię, że ja osobiście nie czułabym się tak jakby kochana i ja chcę być, wiecie, chcę, żeby mój partner mnie chciał, no nie? Żeby pokazywał, że chce mnie i żeby mnie dotykał i czuć się tak jakby... To tak, w taki ja sposób ja czuję się kochana i doceniana, więc dla mnie to byłby problem i raczej nie mogłabym być taką osobą, bo sprawdziłoby to, że byłabym bardzo niepewna siebie i nie byłabym pewna, co ta osoba myśli, co... Cały czas bym pewnie tylko chodziła, pytała się, czy mnie nadal kocha, czy nadal mnie chce, a to też nie jest zdrowe, bo... Jak mówię, że trzeba czasami znaleźć osoby, które dzielą mniej więcej ten sam sposób okazywania miłości co ty, bo wtedy po prostu najłatwiej jest siebie rozumieć. No okej, więc to już były wszystkie pytania, mniej więcej te, które chciałam wziąć. Względu na to, że już praktycznie nie mogę mówić, bo im więcej mówię, tym bardziej mój nos się zatyka i po prostu już tutaj kipię. Ale mam nadzieję, że film wam się spodobał. Teraz będę jechała za 3 dni, mniej więcej do Krakowa, tylko na 4 dni jadę. Więc pewnie nagram wam vloga, mam nadzieję. Trzymajcie kciuki, żeby udało mi się coś nagrać. Bo wiadomo, 4 dni po 2 latach zlecą mi na pewno tak, żeby zobaczyć się z rodziną, ale może nagram jakieś małe, słodkie klipy i dodam to coś z jakiegoś innego vloga. Zobaczymy w każdym razie, chciałam tylko po prostu powiedzieć, że sobie tak będziecie mnie, jeśli będziecie, zobaczycie mnie przypadkiem gdzieś, kiedy będę chodziła po Krakowie, to możecie śmiało do mnie podejść i się przywitać. No i nie mogę się czekać albo nie, więc no, kocham was mocno, widzę się z wami w następnym filmiku.